są już zakażeni wirusem, także będziemy ich hospitalizować na wszystkich naszych działających oddziałach szpitalnych, będziemy w pełnej gotowości, natomiast pewne utrudnienie pojawi się dla mieszkańców do korzystania z naszych świadczeń czy z oddziałów szpitalnych, dlatego że przyjęcia wszystkich pacjentów innych zostają wstrzymane. Nasz szpital działa tylko na potrzeby pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem koronawirusem. Także wstrzymujemy działanie wszystkich naszych poradni przyszpitalnych, czyli od poniedziałku do poniedziałku jeszcze działamy normalnie. Od poniedziałku poradnie przestają funkcjonować, przestaje funkcjonować w naszym szpitalu nocna i świąteczna pomoc, przestanie działać dzienny oddział chemioterapii. Przestajemy przyjmować komercyjnych pacjentów do badań laboratoryjnych. Także dostęp do szpitala będzie, nie będzie, żaden pacjent z zewnątrz nie trafi do naszego szpitala w celu uzyskania normalnej porady, także będzie to niedogodność dla naszych pacjentów i wszyscy będą musieli szukać pomocy w ośrodkach ościennych. Czy ta godzina zero to jest... Godzina zero to jest poniedziałek z rana. Problem jest taki, że wszystkich pacjentów, tych, których się będzie dało wypisać, w tej chwili analizujemy stan pacjentów i musimy ocenić, jaka jest sytuacja, których pacjentów możemy wypisać do domu, których pacjentów będziemy przekazywać do innych ośrodków. No, mamy też kilku pacjentów w stanie ciężkim na OIC-ie, który również musimy opróżnić, ale tu w współpracy ze służbami wojewody, z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, z Wydziałem Zdrowia Pana Wojewody i z NFZ-em zostaną wyznaczone ośrodki, do których tych pacjentów będziemy przewozić. Również będziemy musieli przewieźć wszystkich pacjentów, którzy również są w trakcie pobytu na oddziale opiekuńczo-leczniczym. Ci również zostaną przekazani do innych ośrodków. Miejsca zostaną nam wskazane przez Wydział Ochrony Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czy obejmie to cały szpital, kompleks Przygamowski? Cały szpital, dostęp do szpitala dla osób zewnętrznych będzie całkowicie zablokowany. Czyli rozumiem, dojeżdżamy do Gamowskiej i koniec, nie wjeżdżamy w ogóle na teren szpitala? No myślę, że nie ma takiej potrzeby, dlatego że no, szpital jest czynny, tak jak powiedziałem, został wyznaczony jako cały szpital zakaźny. Czy te usługi będą świadczone tutaj siłami kadry miejscowej, czy zostaną medycy sprowadzeni z innych części Polski? To wszystko będzie zależało od tego, w jaki sposób sytuacja będzie się rozwijać. Jeżeli potrafimy sobie poradzić swoimi kadrami, to będziemy sobie radzić, natomiast jeżeli będzie problem większy, no, Pan Wojewoda obiecał wsparcie, że będzie mógł przekierować w sposób, no nie wiem, czy nakazowy, czy inny. Jeżeli takimi zasobami będzie dysponował, to postara się nas wesprzeć. Jaki rejon będzie obsługiwał nasz szpital? Nie ma w tej chwili rejonizacji, nie wiem, w jaki sposób będą kierowani pacjenci. No na pewno wszyscy tych szpitali zostanie wyznaczonych więcej. W województwie śląskim prawdopodobnie będzie jeszcze jeden szpital, o ile mi wiadomo, prawdopodobnie będzie to Częstochowa. Natomiast w Polsce w tej chwili jest ich ponad 20 chyba wyznaczonych, także no w jaki sposób pewnie regionalnie ci pacjenci będą przekierowywani. No jaki obecnie mamy stan zachorowań z podejrzeń, jeśli chodzi o koronawirusa? No, no tak jak było, to było tych 5, którzy są w trakcie leczenia. Następnych chyba z 8, którzy są hospitalizowani, natomiast 3 chyba jest do oznaczenia, tak jak miałem informację dzisiaj ze strony oddziału zakaźnego. Czy według Pana wiedzy NFZ już wyznaczył miejsce całodobowej opieki dla mieszkańców powiatu? Wczoraj było spotkanie u Pana Wojewody. Myślę, że było to wszystko bardzo na gorąco i jeszcze takiego wskazania nie było. Sądzę, że w tej jakieś tam ustalenia będą do poniedziałku, no, na pewno. Czyli do niedzieli wieczór, można powiedzieć, działamy normalnie? Normalnie pracujemy do poniedziałku z rana. Działamy normalnie, działają nasze poradnie. Nie przyjmujemy pacjentów oczywiście już do szpitala, ani na zabiegi planowe, ani na zabiegi ostre, dlatego że nie zdążymy
ich wypisać, także wszyscy pacjenci w tej chwili, jeżeli chodzi o hospitalizację, są wstrzymane, bo musimy opróżnić wszystkie oddziały, także również nie przyjmujemy kobiet do porodu, bo nasz szpital też został wyznaczony, żeby przyjmować pacjentki z podejrzeniem lub z oznaczeniem już zakażeniem koronawirusa. Czy wiadomo, jakie szpitale będą przyjmować pacjentów z Raciborza? No pewnie wszystkie, które są okoliczne, będą musiały przejąć te obowiązki. Jeszcze doprecyzować, czyli w poniedziałek rano już nikt nie powinien przychodzić do poradni specjalistycznej? W poniedziałek z rana nikogo do szpitala już nie wpuścimy, bo po prostu będziemy już w podwyższonej gotowości z pełnym reżimem sanitarnym. Czyli opieka całodobowa jeszcze w niedzielę, w nocy można tutaj przyjąć? Tak, znaczy tak, jeżeli chodzi o izbę przyjęć, jeżeli chodzi o nocną i świąteczną pomoc, to tak, natomiast na oddziały szpitalne nie będziemy już przyjmować nikogo. No chyba, że ktoś trafi w ciężkim stanie, to go zabezpieczymy i odeślemy do innego ośrodka. Czy w obecnej kadrze szpitala wystąpił już jakiś brak, jakieś zachorowania? Znaczy nie jest, znaczy myślę, że jest to jakiś taki normalny wskaźnik, który jest, natomiast no, nie jest to jakaś epidemia. Ma gdzieś inne miejsce i już wiadomo, gdzie będzie przeniesiona? Panie doktorze, ja tego najprawdopodobniej tak, no kiedyś załatwiała to Ocicka, pewnie gdzieś zostanie to ulokowane, ale to nie, decyzja nie jest po naszej stronie. Myślę, że NFZ no, w trybie, że powiem, awaryjnym znajdzie ośrodek, który będzie tych świadczeń udzielał. Czyli jest jakaś infolinia w szpitalu, będzie uruchomiona, gdzie będzie można zasięgnąć? Właśnie na ten temat chciałem powiedzieć. Tak, zamierzamy uruchomić infolinię. Właśnie przed chwilą spróbowaliśmy ustalić, żeby wyznaczyć numer. Infolinia będzie czynna już od dzisiaj, od 7. Znaczy no w tej chwili ją włączymy, natomiast będzie czynna od 7 do 22. Na wszystkie dni, przynajmniej w tym początkowym okresie, bo sądzę, że później, nie wiem jak to długo potrwa, nie będzie potrzebne. Natomiast będzie kwestia informacji ludzi, bo będą dzwonić, będą pytać, pewnie nie do wszystkich dotrzemy, dlatego Państwa zaprosiłem, żebyśmy mogli tutaj mieć pełną, Państwo poinformowali mieszkańców, że to nie jest nasza decyzja, zostaliśmy do tego wyznaczeni, będzie to wiązało się z pewną uciążliwością dla naszych mieszkańców, no ale taka jest potrzeba chwili i myślę, że każdy to zrozumie, także od poniedziałku z różnymi problemami zdrowotnymi, no, powinni się wszyscy kierować do innych ośrodków. Jaki to jest numer? Podaję ten numer, to jest telefon kierunkowy, jest 32 755 5050, także pod ten numer proszę dzwonić, on został w tej chwili, będzie uruchomiony i będzie obsługa całodobowa.